Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 11 odcinku naszej przygody z Red Dead Redemption 2. Tak więc zapominamy o failu z poprzedniego odcinka. Nic tutaj się nie stało. Jeszcze się rozejrzę tutaj po tym mieście, czy coś można ciekawego zrobić. No mamy salon, mamy pocztę, co to jest hotel. I 5 palców 30. Sprawdzian nerwów, w którym gracze muszą wykonać określoną liczbę uderzeń nożem pomiędzy palcami rozpostartej dłoni. W wariancie 30 gracz ma tylko jedną szansę i 30 sekund na przejście tyle rund, ile zdoła. Ej, to jest ciekawe. Dobra, podjedziemy sobie tam na koniu naszym, na naszej nowej płotce. Gdzie to jest? Tutaj. Kurde. O! To jest idealne miejsce na pozostawienie konia, nie? No dobra. Spoko. Okej, czyli wejście jest chyba tutaj. Ale zamknięte. Dobra. Okej, partner? Aha, bo to jest chyba tutaj za tym budynkiem. A tutaj, dobra. Siemano. Za dolara sobie zagramy. Fancy trying some of your luck here? I'll play you. 5 palców. Gra w 5 palców to sprawdzian odwagi i koordynacji. Gracz kładzie na stole dłoń i przeskakuje ostrzem noża pomiędzy palcami najszybciej jak potrafi, próbując się przy tym nie zranić. Na ekranie zostanie wyświetlona sekwencja przycisków. Okrążenie, naciskaj przyciski najszybciej jak potrafisz, by wbijać nóż między palcami. Jeśli naciśniesz niewłaściwy przycisk lub będziesz zbyt długo się wahać, zranisz się w dłoń. Na początku gry musisz postawić zakład. Jeśli zwyciężysz, zgarniasz pulę zakładów. Nowi rywale podniosą stawkę i zwiększą poziom trudności. Naciśnij X, aby przyjąć wyzwanie, albo przytrzymaj kółko, aby wstać od stołu. Istnieją trzy warianty gry, klasyczna, 20 i 30. Każda z nich ma inny cel. Sprawdź się lepiej niż twój przeciwnik, by wygrać rundę. Wygraj dwie rundy, by odnieść zwycięstwo. No dobra, spoko. $147 mam na koncie. Dobra, najpierw sobie poćwiczę. Trzy próby mam. Dobra. Ouu. Aha, dobra. No kurde. To tutaj 30 okrążeń muszę zrobić. Dobra, patrzcie jak to się robi. Ajajajajaj. No ale dobra, spoko. Dobra, wejście do gry kosztuje dolara. Pasuje mi to. Okej, a więc pierwszy nasz przeciwnik. Aha, czyli mamy tutaj, jak widzicie, sekwencję tylko dwóch klawiszy. Myślałem, że będzie ich więcej, ale to chyba przy większej puli i przy większym poziomie trudności. Dobra, czyli on ma 6. A, dobra. I skaleczył się w palec, dobra. Dobra, jestem już szybszy dużo. Dobra, już go. No dobra, polecimy sobie do końca, pokażemy i pokażemy mu, jak bardzo jesteśmy lepsi. Aj, dobra. Czyli wygrałem. Runda druga. Musi wygrać, by pozostać w grze, czyli tutaj gramy do dwóch zwycięstw chyba. Dobra, przybliżymy widok. Tutaj zmiana trójkątów na kółka. No i też powoli to w sumie robi. W sumie mamy na to ile? 30 sekund chyba. Dobra, już ma 5 okrążeń. Wtedy miał 6. No i coraz szybciej to robi. 7. Aj, dobra, znowu się skaleczył.
Aj, co ty gadasz? Dobra, po jeden. Musiałem dwa razy dany klawisz nacisnąć, no to teraz już trzeba będzie wygrać. Dobra, pominiemy sobie jego turę i 6 tylko, ok? Tak więc spokojnie powinienem to pobić tym razem. Dobra, teraz uważniej, bo chcę to wygrać. Całe 2 dolary. Dobra, już mamy 5, jest i 6. Dobra, 7, dawaj sztuczkę. Dobra, wystarczy. Ok, dziękuję bardzo. Kilka pokaleczonych palcy. Dawaj mi tu hajs. I przyszedł kolejny gościu. Dobra, nie, to ja już dziękuję. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tak więc tak, jeszcze sobie może tutaj wrócę do tego. I teraz tak, jeszcze mogę sobie zobaczyć. Aha, próba wiary, włamanie do sklepu, Magnifico i Jimbo i Galloway. Dobra, spoko. Wracamy do konia. No, koniku, a gdzie ty uciekasz? Dobra, o, dzień dobry. Dobra, ruszamy dalej. Już wstaje świt, nowy dzień przed nami. No i nowy dzień, nowe emocje, nowe wrażenia, nowe misje. A więc tak, ja już mam zakaz wciskania właśnie prawego bumpera, którym się strzela i tylko strzela. O, przywitałem się również tutaj z panem. Dobra, i czy teraz bliżej będzie do tego Magnifico? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie bliżej. A więc dobra, polecimy sobie do niego. O, proszę bardzo. Kolejna jakaś tutaj akcja. A co tutaj się dzieje? Aha, on tutaj chce we mnie strzelać? Jak to? Co ty gadasz? Patrzcie, i już strzelają. Dobra. Okej, okay, jest morderstwo, jest tutaj w sumie świadek. Dobra, padł. Nie ma świadków. Dobra. Okej. Zabójcza precyzja jest na wykończeniu. No dobra, już cię tutaj uwolnię, pani. A jak ja mam to zrobić? Co to, kolejny świadek? Ej, a skąd on wie, że ja to zrobiłem? Kurde. Dobra. Ja tu muszę szybko się uporać z tym, ale jak ja mam ją... Aha, pewnie klucze są tutaj w danym ciele. No i dobra, jestem już poszukiwany za to właśnie morderstwo, bo poszedł i się rozjebał. Znaczy, oj, kurde, nie. Ja go mam ograbić, a nie podnosić. 40 dolarów, co ty gadasz? No zabiłem w sumie stróża prawa. Dobra, jest jeszcze ten tutaj gościu. Dobra. Tego też ograbimy. O kurde! O cholera! O cholera! Ja pierdzielę, ilu tutaj po mnie przyszło, nie? Dobra, nie mam szans, nie. Nie ma chuja. Dobra, ja tu jeszcze ewentualnie... A gdzie jest mój koń? Ja pierdzielę, dawaj koniu do mnie.
Ja pierdziele, zaraz padnę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze może uda mi się tutaj wytrzymać. Dawaj do mnie, koniu. Dobra, i spierdziela mnie. Dawaj, na konia. I spierdzielamy. Jaka kurde jazda. No dawaj, 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 koniku. Ale będzie ciężko to przeżyć. A czy ja nie mogę się tutaj po prostu poddać i zapłacić im? No to grubo, pierwszy raz mnie tutaj ścigają w ogóle, nie? Dobra, dawaj przez rzekę. Tak jest. O, a co to za miejscuwa? Dobra, to ja może tutaj się zaszyję i będę do nich strzelał. Czy ja mogę skorzystać? Nie, nie mogę. Dobra, poczekajcie. O, wypiję sobie lekarstwo. Dobra. O kurde, zauważyli mnie. Mam nieskończone życie. Dobra, jeszcze co sobie teraz wezmę, to zabójczą precyzję. No i dobra. No dawaj. No co jest? Dobra. To po nim. Dobra. Jeszcze ktoś? A tamten jeszcze żyje. Dobra, już nie. Tutaj. Ale zebrał. Piękny strzał w łeb. Dobra, to chyba wszyscy. Tak jest, ale dalej jestem poszukiwany. Przeszukują teren. Dobra, tutaj jest jakaś broń w ogóle. A skąd teraz do mnie strzela? Jakiś kolejny typ. Dawaj, chowaj się, Artur. Dobra, zebrał. Ten też nie żyje. A żyje jeszcze. Dobra, już nie. Kurde, coraz więcej grzywny, już $150. A tutaj jest jakaś broń w ogóle. O właśnie, zejdźmy sobie tam. No dawaj, Artur. Fajnie będzie tam sobie zejść. Dobra. I co to jeszcze niżej? Nóż z wojny secesyjnej. Aha, i to jest to. Dobra, zobaczmy. Stary nóż Bowie z wytrzymałym ostrzem, z użytą drewnianą rączką i dużym jelcem w kształcie litery D gwarantującym ochronę. Broń ta była powszechnie używana przez żołnierzy podczas wojny secesyjnej, a ten egzemplarz pokryty jest rdzą. Został znaleziony w magazynku pod zrujnowanym Fort Brenant w Roanoke Ridge w Nowym Hanowerze. Dobra. No to fajnie, ale ja muszę stąd spierdzielać. Bo tutaj kolejni pewnie będą mnie szukać. Dobra. No dawaj, koniu. Dawaj tu do mnie. Co ty gadasz? Ja pierdzielę. Dawaj, wskakuj na konia. Wskakuj, Artur. No nie, no ja tutaj padnę, nie? Cholera.
Dobra, czy ja jeszcze dam radę wypić lekarstwo? Pij, Artur, pij to lekarstwo. Dobra, wypiłem. A co z koniem? Dobra, dawaj, aha. Koń tutaj został postrzelony kilka razy. Nie ma już siły. No, ja się w sumie nie dziwię. I to wszystko ze względu na jakąś tutaj babkę, której i tak nawet nie mogę uwolnić, bo nie wiem jak, nie? Dawaj ich. No grubo. Jeszcze mi zabili konia, frajerzy. Dobra, 175 grzywny już. Jeszcze żyję. A ja już na ostatce życia. Dobra, zabili mnie. Okej, trudno. Okej, czyli 15 dolarów mi tutaj zabrano. Już nie ma nic, ale chyba nie mam już tutaj swojego tego konia. Tutaj mam po prostu jakiegoś innego. To niedobrze. Ciekawe, co się stało z tamtym moim koniem. No ale to bez sensu w sumie. Mieliśmy tutaj jakąś akcję, ja miałem po prostu ich zabić i co? I wszyscy by mnie teraz ścigali już do końca gry, nie miałbym w ogóle szans? No nie wiem, o co dokładnie tutaj chodzi z tym wszystkim. No ale dobra, jeszcze poznajemy tą grę, to jest jeszcze początek w ogóle. No nic, ciśniemy do zadania. Szkoda mi tylko tego konia, nie? Dobra, jeszcze sprawdzę. Tak, wszystko tutaj mam. Co miałem mieć. Dobra. No to nic, jedziemy dalej. Właśnie, jeszcze jak mogę sprawdzić tutaj sobie informacje na temat mojego konia. Dobra, może zejdę stąd, bo jeszcze jakiś pociąg będzie jechał i znowu padniemy. A więc witamy w Lemoyne. Czyli tak, ja sobie może zejdę. Wejdę tutaj w może postępy. Compendium, no i właśnie. Rośliny, konie. Koń mnie tutaj interesuje, czyli Krusak amerykański, Shire, Tennessee Walker i ten koń właśnie pełnej krwi angielskiej. Czy ja mogę sprawdzić, czy ja go w ogóle mam? Czy go nie mam? W sumie nie wiem. Trzeba będzie do stajni podjechać i tam zobaczyć, czy ten koń się zrespił, czy po prostu padł na mnie. No cóż, trudno. Przywitamy się tutaj z panem. Dobra. A jak tam stoimy z honorem? No honoru mamy tak no, powyżej połowy, myślę. Dobra, bronie wszystkie mam. Nic mi nie zginęło, tylko troszeczkę siana zgubiłem. Jeszcze zajrzę do torby. Czyli tak, 135 dolarów mam w tym momencie. I tutaj bardzo dużo różnych rzeczy. Mam bardzo mało życia, tak więc w sumie nie głupim pomysłem byłoby, gdybym sobie teraz coś zjadł na przykład. Jak na przykład łosoś w puszce. O właśnie, dobra. Łosoś zjedzone, życie odnowione i lecimy dalej. A nie, dalej jest grzywna. Jest dalej grzywna, te 175 dolarów, czyli tak jakby życie poszło naprzód. Czyli ja będę musiał tą grzywnę opłacić, bo dalej łowcy głów będą na mnie tutaj polować, nie? Dobra, dotarliśmy na miejsce. Tutaj się coś dzieje. Ewidentnie ktoś tutaj obozuje, no i to jest właśnie ten gościu, którego mieliśmy znaleźć. Boo! That's amazing.
If you say so. Are you Magnifico by any chance? I'm not going back. She's a witch. She's a witch. Who? Presta. Well, Marjorie. She cares about you a lot. Well, I'm the talent. It's me. It's all me. I share the money with her and, you know, that thing. No, stay away. You've made love to her, haven't you? No, that's not She's a succubus. She's a succubus. Stay away from me. Dobra, czyli co, będziemy go gonić? No to nieźle. Dobra, nie wiem, czy mi wytrzymałości tutaj wystarczy w ogóle. Ale jesteśmy coraz bliżej. Dobra, gdzie on to zniknął? A, tam. Aha, czyli on pojawia się i znika. Jak grosik, a ja już nie mam siły. A, mam go odszukać w dymie. Tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Dobra, to w tamtym. Też nie. Dobra, idziemy dalej. W ogóle za misję. Dobra, tutaj chyba nie ma szans go dogonić. Albo przynajmniej ja jestem za słaby. Dobra, teraz trzeba przeszukać polanę. Magnifico! Can't magic out of this, partner. Come on now, she ain't as bad as all that. Okej, jeszcze wytrzymałość nam tutaj wzrosła. Oj, cholera, gdzie on się... A, jest. Dobra, jest na drzewie. Lady said you had a contract. You want me? Come and get me. Hey, hold on there. Czym on to rzuca? I co, znowu zniknął? Ja pierdzielę, dobra. No to dalej go gonimy. O, teraz. Kurde, jeszcze mi uciekł. Jak on to zrobił? A, jest, dobra, znalazła go. To the Great White Way. Really? You got enough for a ticket? Pah. Because the way Big Fanny tells it, you spent all of our takings on a case of the French pox. Maybe I did. So what? What do you need a stump of a showman for? Same bad jokes? The same cheap tricks? In a package half the size? You got Bertram. You got Dummy over there. Who is Dummy anyway? The missing link? Shut up, you dimwit. You sold me out. You should watch your mouth. You don't need me. You're better off without me. Even you, Dummy. Go on, clear off. Aim for the top, all of you. I'm out of food and I'm out of ideas. Leave me for the bears. That won't be more than a mouthful. You robbed me. Whoa. You robbed your brother. So you are going to be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Oh, some friends, some friends. We ain't friends. We're family, as much as it pains me to say it. Family? Still after everything? Well, of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Mm-hmm. Now, don't you ever run off on us like that again! Back together! Back together! Well, I'm glad it all worked out. Thanks to you.
thank him, boys. Thank you. Thanks for nothing, dummy. No get in the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. Huh? We'll be playing Saint Denis next. Check with the box office. Here. No one said anything about splitting a gate. Oh, shut up. Half man and half wit. Bye-bye. What I done to deserve you too? I ten królik. Dobra, czyli co, misja wykonana. Elegancko. Wyświetlmy sobie szczegóły. Magnifico, zaginiony członek cyrku objazdowego, ucieka przez las i używa kilku sztuczek, aby nie dać się złapać. No dobra, czyli misję mamy wykonaną. No to ruszamy dalej. Czyli sprawdźmy sobie jeszcze na mapce, gdzie to się udamy. Tutaj, w to Black Belle. I to już jest całkiem niedaleko, czyli szybko jeszcze sobie to załatwimy w tym odcinku. Właśnie, jeszcze co chciałem sprawdzić, to w którym miejscu my mamy, jest ta grzywna za nas. Tutaj też. Aha, dobra. Czyli te czerwone tutaj punkty to są granice, gdzie właśnie ta grzywna obowiązuje. Kurde, no niedobrze. Naprawdę niedobrze, bo w każdej chwili... No w tym momencie $175 chyba płacą za nas, tak mi się wydaje, że taka sama jest grzywna za naszą głowę, cena za naszą głowę, jaka jest grzywna do zapłaty. No dobra, no zobaczymy, jak to będzie w praniu wyglądało. No, lecimy do kolejnego tutaj zadania. Bo jak tutaj co chwilę będą mnie atakować jeźdźcy głów, no to wtedy to nie będzie miało sensu, ale no jak na razie w sumie to tego nie ma. I wcześniej mieliśmy grzywnę na naszej głowie, jakieś dyszkę czy dwie dyszki, nie? Poprzednio. No i w sumie nie spotkałem się ani razu z żadnym tutaj łowcą nagród. Dobra, no to co? Chyba jesteśmy na miejscu. Ja sobie zajdę, poszukamy tej Belli całej. You there? Oh, hello? You a bounty hunter? Well, not right now, I ain't. You Black Belle? I'd like to talk to you about your Wild West days. I don't care much for reminiscing. You got any friends as bounty hunters? None that spring to mind. Well, then you done led them boys here, and you none the wiser. Ah, those bounty hunters. Knew my luck had run out sooner or sooner. Well, get inside. I'll tell them you're gone. Oh, no. I ain't hiding from them scalp hunters. Not running from them, neither. And fighting? Yeah, if it's just me against them, that'd be a waste of time and nitroglycerin. Well, let me know what I can do. You want that Wild West story, don't you? Yes, I do. All right. Get up here quick. Now, when I give you the word, hit that. Whole place is wired. Black Bell, I got a contract here for your life or your liberty. We'd sooner it be liberty. That's mighty reasonable, mister. Come here. Let me take a look at it. Come on. No, czyli czekamy na jej znak. Ale to tylko jeden gościu. Stop just there. Over here, they're rushing us from the side. A jeszcze z drugiej strony. Co ty opowiadasz? Tak jest. A, czyli to mi tutaj nie dodaje żadnej grzywny i tak dalej. Mogę sobie strzelać do woli. O kurde. O, ale zebrał. Pięknie. Forget. I guess your friends heard a hubbub.
Hey. Zabójcza precyzja rośnie, poziom trzeci. Pięknie. Znowu headshot. To chyba wszyscy. Tak jest. Is that the last of them? Yeah. You got them scalp hunters off your back. For now. For now. So, you gonna tell me about your Wild West days, running with Jim Boy Calloway? Little Boy Calloway? The only running he did was away from a fight. And that's about the end of it. Well, the man's apparently a famous gunslinger. Yeah, so they say. But, don't get what's famous confused with what's true. The ones of us that lived that life, we was too busy being scared for our scalp to talk to no newspaper writers or dime novel men. Well, what were they like then? Those days they all talk about. Same as now, I guess. Only longer ago. All right. I'm gonna need your picture, too, if it ain't a trouble. No, sir. No trouble at all. Can't be worse than those awful drawings on the wanted posters. Hell, great. Look, you stand over there and... let me get this thing ready. Ready? How do you want me? Like this? Dobra. Oh. Jakie zdjęcie. Okay, I got it. And I guess they'll be on my way. Here. Well, thank you, Mrs. Bell. You gonna be all right? Oh, been running for 20 years. Suppose I'll be running till I drop. Just the way it is. Yeah. Good luck. No dobra, czyli misję mamy wykonaną. Właśnie sobie przypomniałem, że straciliśmy tego kota, którego upolowaliśmy wcześniej, bo tego właśnie konia już też nie mamy. No cóż, dobra moi drodzy, to by było chyba wszystko w tym odcinku, tak więc też wykonaliśmy kilka tutaj rzeczy. Dalej jest tak żywna na nas, ja sobie tutaj w sumie chyba wszystkich ograbię, jak was nie będzie, między tym a następnym odcinkiem. I co będziemy robić dalej? Myślę, że dalej będziemy przeczesywać... myślę, tą część mapy. Tutaj mamy kolejnego chyba rewolwerowca, Billy Midnight, tak jest. No to myślę, że tam się wybierzemy bez problemu. No już tutaj dużą część mapy mamy odblokowaną i dalej polecimy sobie chyba tutaj do kolejnego zadania. Tak żywna cały czas, poszukiwany żywy lub martwy. Aha. Grzywna 175. No grubo, no jeszcze zobaczymy, o co będzie chodziło i ile tych łowców nagród będzie się za nami interesowało po prostu. Dobra, a więc plan na następny odcinek już jest. No to co? Wypada się pożegnać, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło. Siemano!